Autobus Tata i Buster przyjechali dziś nad rzekę. Ciekawe, co będą tu robić. O, łódki! Będzie super! Buster chce popłynąć łódką. Ale chwileczkę, nie tak szybko. Autobus Tata chce mu najpierw pokazać sposób wiązania mocnego węzła, którym zabezpiecza się łódkę przed odpłynięciem. Autobus Tata zawiązał ciasny węzeł. Kolejna Bustera. Ojej, trochę mu nie wyszło. Nie przejmuj się, Busterze. Wiązanie mocnych węzłów to trudne zadanie. Autobus Tata chce jeszcze raz pokazać Busterowi sposób wiązania węzła, ale Buster niezbyt się tym interesuje. Łódka jest tak blisko, a Tata całą uwagę skupił na wiązaniu węzła. Buster rusza! To jest dużo lepsza zabawa! O nie, łódka nie była przymocowana do pomostu. Nurt rzeki znosi Bustera coraz dalej. Buster próbuje sterować łódką, ale jego wysiłek jest na nic. Autobus Tata rusza na ratunek. O, ta łódka przecieka. Tata musi znaleźć inny sposób. Buster dryfuje coraz dalej w dół rzeki. Autobusie Tato, ostrożnie! Co Buster teraz zrobi? O, tam jest most! Buster próbuje się zaczepić. Uff! O nie, słupek się oderwał! Autobus Tata prawie go miał. Uważaj! O! Buster zbliża się do głazów. Na szczęście do manewrowania może użyć drewnianego słupka. To działa! Dobry pomysł, Busterze. O nie, słupek się złamał. A przed Busterem jest wodospad. Na co wskazuje tata? Lina! Idealnie. Wodospad jest coraz bliżej. Dasz radę. Dalej, Busterze. Niezły rzut. Autobus Tata ciągnie Bustera w stronę brzegu. Prawie się udało. Jeszcze troszeczkę. Uff, jak dobrze znów mieć grunt pod kołami. Buster i Tata łowią teraz ryby. To znacznie bardziej odprężające zajęcie. Zobaczcie, to pędzle. Buster i przyjaciele będą dziś malować ściany w Bustera pokoju. Ale super! Autobus mama przywiozła kilka puszek kolorowej farby. Przyjaciele mogą pomalować ściany pod oknem. Jakiego koloru użyje Buster? Scout wybrała fioletową farbę, aż zdecydował się na czerwoną. A Buster? Na żółtą. No tak. Zabierzmy się za malowanie. Ups. Aż robi czerwoną plamę. Tuż obok plamy Scout. A Buster robi żółtą plamę. Wspaniale! Ciekawe, co Scout postanowiła namalować. To rakieta! Super! Kolejna Bustera. Co on namaluje? O, to trzmiel! Dalej, Busterze! Aż po szafkach się nie maluje. Przyjaciele urządzili kolorową bitwę. Uważajcie, z farbami może być niezły bałagan. O rety, wszystko jest w farbie. Ale bałagan. O, żółta farba rozlała się na podłogę. Fioletowa też. Ojej. Autobus mama zastanawia się, skąd tyle hałasu. To była super zabawa. O, przyjaciele nie pomyśleli, że zrobi się z tego niezły bałagan. Buster ma plan. Można wszystko zmyć wodą z węża Asha.
Woda zmywa farbę. Świetna robota, Ash. O nie! Nadjeżdża autobus mama, a dookoła wciąż jest bałagan. Czas się umyć. Aż spłukuje farbę z Bustera. Plup! Następna w kolejce jest Scout. Wygląda na świetną zabawę. Kolejna Asha. Wszyscy świetnie się spisali. Wow! Pokój lśni czystością. Ash i Scout muszą już wracać do domu. Ups, chyba nie wszystko udało się wyczyścić. Fajna jest!
Podaj dalej, biegnij, gole, strzel raz, dwa. Piłka nożna fajna jest. Fajna jest. W drużynie Ash i Buster są. Dziś każdy wygrać chce. Odbierz piłkę, podaj ją. Buster przymierza się. Jeden, dwa, trzy, gol! Piłka nożna fajna jest, fajna jest. Piłka nożna fajna jest, fajna jest. Podaj dalej, biegnij, gola, strzel raz, dwa. Piłka nożna fajna jest, fajna jest. Jesteś dziś w świetnym humorze, Basterze. Co tam zobaczyłeś? Ojej, to kotek. Jest taki uroczy. Ostrożnie, Basterze. Jesteś taki duży, a kotek jest naprawdę malutki. O, Rety, chyba go wystraszyłeś, Basterze. Ciekawe, gdzie on biegnie. Basterze, jesteś za duży i nie zmieścisz się pod płotem. Musisz jechać naokoło. Gdzie podział się kotek? Ojej, kotek utknął na tym wysokim drzewie. Basterze, musisz go uratować. Trampolina? Dobry pomysł. Kotek będzie miał miękkie lądowanie. Hopsa! O nie, kotek odbił się i wylądował dokładnie w tym samym miejscu. Spróbujmy czegoś innego. Siatka? Niezły pomysł, Basterze. Ostrożnie. Powoli, powoli. O, zobacz, pszczółka. Nie ruszaj się, Basterze. Nic złego ci nie zrobi. Ale, o Rety, siatka też się zniszczyła. Zaczynamy od nowa. Chwileczkę. Myślę, że Baster ma kolejny pomysł. Oczywiście. Buster wezwał wóz strażacki Ashley. Ashley wysunie swoją długą drabinę, która z pewnością dosięgnie kotka. Już za chwilę kotek będzie uratowany. O nie, kotek jest zbyt przestraszony i nie chce zejść po drabinie. Ciekawe, co teraz wymyśli Buster. Racja, motek włóczki. Kotek na pewno zejdzie, żeby się nim pobawić. Zobaczcie, jak się ucieszył na ten widok. Kotek schodzi po drabinie. Już po wszystkim. Kicia jest cała i zdrowa. Świetnie się spisałeś, Baster. W domu Bastera rozpoczął się nowy dzień. O, zobaczcie. Autobus mama pomaga kotkowi z obolałą łapką. Już. Łapka została zabandażowana. Scout zajechała po Bastera. Pojadą razem do szkoły. Przyjaciele bawią się na placu zabaw. O nie, Scout skaleczyła się w oponę. Buster ma pomysł. Co Buster zamierza zrobić? Zabandażował oponę Scout papierem toaletowym. Załatwione! Świetna robota, Basterze. Aż chyba chce, żeby Buster jemu też coś zabandażował. A Scout prosi, żeby Buster zabandażował też jej drugą oponę. Ale Busterowi skończył się papier. Bandit ma szalony pomysł. Przyjaciele wzięli cały papier toaletowy. Oplatają papierem różne rzeczy dookoła. Zrobił się niezły bałagan. Chyba ich trochę poniosło. Ojej, cały plac zabaw jest pokryty papierem toaletowym. Nauczycielowi wcale się to nie podoba. Autobus mama przyjechała odebrać Bastera ze szkoły. Mama nie wie, dlaczego nauczyciel się zdenerwował. Buster tłumaczy mamie, że chciał pomóc Scout tak, jak mama pomogła kotkowi.
Mama zabandażuje oponę Scout we właściwy sposób. Pora zrobić to prawidłowo. Buster wyrusza do szkoły. Poczekaj, Busterze. Pamiętasz, że dzisiaj w szkole będą robione zdjęcia? Trzeba cię jeszcze troszkę wypolerować. Do zobaczenia, mamo. Zobaczcie, traktor Terry będzie robił klasowe zdjęcia. Jako pierwsi fotografują się Bandit i Ash. Proszę o uśmiech. Przyszła kolejna Bustera. Buster chce zrobić zdjęcie w ruchu. O rety! Buster wpadł w poślizg. Scout, uważaj! O nie, co się stało? Nauczyciel podaje Busterowi lusterko. Busterowi wypadł przedni ząb. O nie. Teraz Buster wstydzi się pozować do zdjęcia. Nic się nie martw, Busterze. Możesz zrobić zdjęcie kiedy indziej. Busterowi jest naprawdę przykro, że ominęły go klasowe zdjęcia. Autobus mama przyjechała odebrać go ze szkoły. A teraz jadą prosto do dentysty. Trzeba sprawdzić, czy z zębami Bustera jest wszystko w porządku. Tak jest. Buster trochę się boi. Busterze, nic się nie przejmuj. Ambulans Amber zaraz obejrzy twój ząb. Trzeba usiąść na specjalnym dentystycznym krześle. Wow, wygląda na świetną zabawę. A teraz pora sprawdzić ten ząb. Nie martw się, Busterze. Nie masz się czego bać. Najpierw Amber obejrzy ząb, korzystając z malutkiego lusterka. Otwórz buzię, Busterze. Powiedz a. A co to takiego? Amber wyświetli Busterowi filmik. Ten autobus wygląda zupełnie jak Buster. Jemu też wypadł ząb. Ale nie ma powodów do zmartwienia. W to miejsce wyrośnie nowy. Przez jakiś czas będzie szczerba, ale wkrótce pojawi się całkiem nowy ząb. Więc naprawdę nie ma się czego wstydzić. Wspaniale, Busterze. Byłeś naprawdę dzielny. Buster wraca do szkoły i jest gotów zapozować do zdjęcia. Stań razem, Busterze. Uśmiech! Jest jasny, słoneczny dzień. Buster i Cozy Coop wybrali się na plażę. Grają w piłkę siatkową. Spójrz, rekin Sham chce się przyłączyć do gry. Cozy rzuca piłkę do Shama. O rany! Piłka pękła na ostrych zębach Shama. Ups! A co to takiego? Czy to mapa skarbów? Rety, tam jest zakopany skarb. Zakopano go na tej bezludnej wyspie. Ale jak przyjaciele przedostaną się przez wodę? Myślę, że Buster ma pomysł. Rany! Buster zbudował pochylnię z piasku. Brum! Jedzie Buster! O nie! Plusk! Buster nie dał rady skoczyć tak daleko. Chyba będą musieli spróbować czegoś innego. Co zobaczył Cozy? Olbrzymi liść lilii wodnej? Może uda im się przepłynąć na nim na drugą stronę. Cozy rusza jako pierwszy. O-o! Cozy się zatrzymał. Buster pchnął go zbyt słabo. Cozy próbuje wiosłować, ale tylko kręci się w kółko. Na szczęście Sham może popchnąć go do brzegu. Dzięki, Sham! Ale wyspa wciąż jest daleko. Co to takiego? Sham ma tratwę. Teraz przyjaciele z łatwością przepłyną na drugi brzeg. Dotarli do wyspy. Czas na poszukiwania skarbu. Miejsce oznaczono literką X. Czy ten X wskazuje na skarb? Nie, to tylko gałązki. Czy ten X wskazuje na skarb? Nie, to tylko wodorosty. A może ten X? Hurra! Skrzynia pełna skarbów! Dobra robota, Cozy.
Tylko spójrzcie na te błyskotki. A co to? Złota piłka. Przyjaciele mogą znowu pograć w piłkę. Tym razem piłka nie pęknie. Świetnie się spisaliście. Zobacz, to autobus Buster. Jest bardzo zmęczony. O rety, Buster zjeżdża z drogi. O nie, senny Buster wjechał do błotnistej kałuży. Nie może się z niej wydostać. Biedny Buster, co on teraz zrobi? Następnego ranka skaut odwiedza Bustera w jego garażu. Ale jego nigdzie nie ma. Gdzie on może być? Spójrz, błotniste ślady. Skaut jedzie po śladach. Bardzo chce odnaleźć Bustera. To koparka Diggly. Skaut mówi mu, że nie może znaleźć Bustera. Muszą go poszukać. Skaut i Diggly szukają razem. Zobacz, rozsypane słodycze. Dokąd one prowadzą? Rety, co to było? Uff, to tylko Robin. Skaut wyjaśnia mu, że Buster zniknął i Robin zgadza się pomóc w poszukiwaniach. Wspólnymi siłami będą w stanie szybciej go odnaleźć. Biedny Buster jest taki samotny i zmarznięty. Skaut szuka za drzewami. Diggly szuka między głazami. Co zauważył Robin? To ślady opon. Zobacz, jest Buster. Wciąż tkwi w błocie. Utknął w nim na dobre. Robin wyjaśnia Diggleyowi i Skaut, że znalazł Bustera tuż za tamtym pagórkiem. Biedny Buster został wreszcie odnaleziony. Diggly i Skaut zaraz mu pomogą. Wspólnym wysiłkiem Diggly i Skaut wyciągają Bustera z błota. Udało się! Buster jest wolny. Jest bardzo wdzięczny przyjaciołom, którzy przyszli mu z pomocą. Buster cały i zdrowy wrócił do swojego Buster. Skaut, Bandit i Ash urządzili wyścig. Buster i Bandit jadą zderzak w zderzak. Za to Skaut jest daleko na przodzie. Świst! Skaut wygrała wyścig. Świetnie się spisałaś, Skaut. Ona jest naprawdę szybka. Co to za hałas? Czy to grzmot? Nadciąga burza. Przyjaciele powinni się schować. W przeciwnym razie zmokną. Rany. Aż cały się ubrudził, ślizgając się w tej błotnistej kałuży. Chwileczkę. Buster właśnie wpadł na jakiś pomysł. Szos! Ślizganie się w błotnistych kałużach to niezła zabawa. Przyjaciele mogą urządzić konkurs. Kto ślizgając się dojedzie najdalej. Co za wspaniały pomysł. Bandit ślizga się jako pierwszy. Szos! Dojechał do tego miejsca. Skaut uważa, że będzie w stanie pobić jego wynik. Rum! Rety! Skaut zatrzymała się dalej niż Bandit. Przyszła kolejna Asha. Ash jest taki mały i wiruje w błocie. Chyba zakręciło mu się w głowie. Ale dojechał najdalej ze wszystkich. Ostatni na starcie jest Buster. Świst! O-o, Buster wpadł w niekontrolowany poślizg. Ojej! Ups! Buster ochlapał mamę błotem. Wygląda na to, że nasze małe pojazdy powinny już wracać do domu. Szybko dojeżdżają do domu Bustera. Ale czekajcie, tacy brudni nie możecie wjechać do środka. Mama zmyje z was całe to błoto za pomocą węża z wodą. Chlup, chlap. I po wszystkim, cała czwórka jest znowu czyściutka. Mimo wszystko konkurs na błotnistej ślizgawce to była świetna zabawa. Zobaczcie, to Buster, mama i dziadek. Ciekawe, dokąd oni jadą w ten śnieżny dzień. O rany, przyjechali wybrać choinkę. Ile tu drzewek, ale które jest najlepsze? Co to takiego? Buster wybrał największą choinkę. Ona jest naprawdę wysoka. Pora zabrać choinkę do domu. Mama wiezie ją na swojej przyczepie. Uff, musi być jej bardzo ciężko.
Czekajcie! O nie, drzewo jest zbyt duże i nie mieści się w drzwiach. Wygląda na to, że dziadek ma jakiś pomysł. Próbują wciągnąć choinkę po podjeździe. Ale nic z tego, to także kończy się niepowodzeniem. Teraz to mama ma wspaniały pomysł. W kominie choinka też się nie mieści. Ale dziadek ma kolejny pomysł. 3, 2, 1, ruszajmy! O rety, choinka wciąż się nie mieści. Jest po prostu za duża. Zobaczcie, to Scout. Scout też jedzie wybrać choinkę dla siebie. Myślę, że Buster ma jakiś pomysł. Ciekawe, co mu chodzi po głowie. Dziadek używa swojej piły. Rany! Choinka została przecięta na dwie części. Scout może wziąć jedną połowę, a druga połowa choinki z łatwością zmieści się w drzwiach. Hurra! Wspaniale! Teraz choinka ma idealny rozmiar i wygląda doskonale. Nastał słoneczny dzień. Buster i dziadek miło spędzają czas na wspólnej zabawie. Autobus mama szykuje się do pracy. Czy Buster i dziadek dadzą radę ugotować obiad? Rany! Prawdziwe gotowanie! Buster jest bardzo przejęty. Ugotujmy coś! Dziadek włącza kuchenkę. Co powinni teraz zrobić? Buster ma pomysł! To sos czekoladowy! Dziadek nie jest pewien, czy sos czekoladowy nada się do obiadu. Sprawdźmy przepis. Dziadek i Buster przygotowali wszystkie składniki. Buster wsypuje mąkę do miski. Ojej, powoli, Busterze. Ups, mąka jest dosłownie wszędzie. Dziadek i Buster są cali w mące. Buster dodaje resztę składników do mieszanki. Ostrożnie, żeby się nie wylało. Świetna robota, Busterze. Ups, sos pomidorowy dziadka rozlał się po całej podłodze. Na kuchence też się coś dzieje. Zawartość garnka wykipiała. Oj, zobaczcie, okulary dziadka zaparowały. Dziadek nie widzi, dokąd jedzie. Uważaj, dziadku. O rety, całe to gotowanie niezbyt im wychodzi. Dziadek i Buster sprzątają bałagan. Ale mama już wraca z pracy. O-o, dziadek i Buster wciąż nie ugotowali obiadu. Co oni teraz zrobią? Dziadek wyjmuje z zamrażalnika paczkę paluszków rybnych. Tak, Buster ma pomysł. Przyszedł czas na sos czekoladowy. Buster i dziadek właśnie kończą przygotowania, a mama zastanawia się, co takiego będzie na obiad. Ciekawe, co ugotowali. Na obiad są paluszki rybne i zielona fasolka. I sos czekoladowy. Busterze, jesteś tego pewien? Buster próbuje. Pycha! Mama również chce posmakować. Danie jest zaskakująco smaczne. Dobra robota, Busterze. Autobus, tata i Buster jadą przez wzgórza. Zobaczcie, to jelonek. Od czego on ucieka? To pociąg Traxon. O nie, coś jest nie tak. Traxon nie może się zatrzymać. Szybko! Buster i autobus tata ruszają na ratunek. O nie, Traxon przyspiesza. Autobus tata wzywa Otisa. To nagły wypadek. Jejku, na torach leży gałąź. Tata wkracza do akcji i zgarnia gałąź. Hurra! Świetna robota, tato. Tam niedaleko tory zmieniają kierunek. Autobus tata i Buster pociągają za dźwignię, żeby zmienić kierunek torów. Ale co to? Terry przejeżdża przez skrzyżowanie. Szybko, zmieńcie kierunek torów. Mało brakowało. Traxon jeździ teraz w kółko i zaczyna mu się kręcić w głowie. O nie! Uważaj! Uff! Tata zdążył na czas.
Buster ma chyba jakiś plan. Muszą skierować Traxona na to wzgórze. Jazda pod górkę go zwalnia. Co za wspaniały pomysł. Traxon się zatrzymał. Hurra! Dalej, Busterze! Nadjechał Otis, ale nagłego wypadku już nie ma. Ups! Na jarmarku fajnie nam, Buster i dziadek są tam. Strąć puszki te, a przekonasz się, że wielki miś nagrodą jest. Buster próbuje swych sił, taki pewny był. Namierzył cel, lecz nie trafił weń, musi poćwiczyć swój rzut, rzut. Rzut, swój rzut. Więc Buster smutny jest, dziadek co robić wie. Już puszek ma stos, przygotował go do ćwiczenia, gotów jest. Buster ociąga się, dziadek pokazać mu chce. Długi oddech weź i namierz swój cel. Puszki już lecą w dół, 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 w dół, 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 dół. Buster próbuje znów. Dziadek przygląda się mu, zamierza się, lecz mija swój cel. Czas na głęboki wdech, oczy zamyka więc. Nagroda blisko jest, tak stara się, miś jego już jest. Gdy puszki spadają, trzask, 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 trzask. Buster. O nie, Buster nie wygląda na zbyt szczęśliwego. Dowiedzmy się, o co chodzi. Buster wygląda na znudzonego. Czyżby skończyły mu się pomysły? Słyszycie to? To chyba... Tak, to przyjaciel Bustera, Drozd. Och, Buster już się cieszy. Ale gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę, a wy? Buster wydaje długie westchnięcie. Nadal nie ma się z kim bawić. O, tutaj jest! I trzyma błyskotkę Bustera. Chyba chce, żebyś za nim pojechał, Buster. Jedź! Zobaczymy, co Drozd chce ci pokazać. A to co? Bierze ze sobą szalik. Świetny pomysł, Buster. Powinniście ulepić bałwana. Spójrzcie, jak sprawnie gromadzi śnieg kołami. Sprytny Buster. Już prawie widać, że to bałwan. A to będzie głowa. Świetna robota, Droździe. Nie mogło zabraknąć szalika. A po co ten węgiel? No tak, to oczy bałwana. Drozd poleciał po coś jeszcze. Aha, brakowało nosa, czyli marchewki. Ale piękny bałwan. Jednak Busterowi nadal czegoś brakuje. Mocno zawiało. Spójrzcie, wraz z wiatrem przywiało kapelusz. Właśnie jego brakowało. Miałeś rację, Buster. Drozd też tak myśli. Ojej, bałwan właśnie mrugnął. On chyba... chyba ożył. Buster oszalał z radości, kiedy pada śnieg. Buster może bawić się nie tylko z Drozdem, ale też z bałwanem. Wesołych świąt! Buster, Bandit i Mira grają w piłkę. Tata łowi ryby. Dzisiaj nic nie bierze. Miro, to było niezłe kopnięcie. A to było jeszcze mocniejsze. Ojej, Miro, uważaj. Coś się nie zgadza. Ulubiony kapelusz Miry. Piłka go strąciła.
Przyjaciele nigdzie go nie widzą. Zapadł się pod ziemię. Mira jest bardzo smutna. To był jej ulubiony kapelusz. Ale Buster chyba wie, jak go znaleźć. Przyjaciele użyją wyobraźni i zamienią poszukiwania w dobrą zabawę. Kapelusz, gdzie on mógł się podziać? Te ślady są olbrzymie. Ciekawe, dokąd prowadzą. To dinozaur! A na głowie ma kapelusz Miry! Uciekajmy! Bandyt wpadł do tej kałuży! Uważajcie! Chwileczkę. Dinozaur zobaczył swoje odbicie. Kapelusz chyba mu się podoba. Ale ten kapelusz jest własnością Miry, a ona chce go odzyskać. Niezły strzał, Miro! O nie! Kapelusz szybuje prosto do wulkanu. Jak przyjaciele go teraz odzyskają? Buster da radę! Musi tylko użyć swojej wyobraźni. To Super Buster! Dalej, Busterze! Udało się! Buster odzyskał kapelusz Miry. Oto i on. Przyjaciele świetnie się bawili i odnaleźli kapelusz Miry. Wszystko jest przyjemniejsze, gdy korzystając z wyobraźni, zamieniamy różne czynności w zabawę. Pewnego wieczora Bandit, kuzyn Bustera, składa mu wizytę z noclegiem. Ale będzie fajnie. Najpierw pora na przekąskę. Mama wyjmuje z szafki ciasteczka. Buster i Bandit uwielbiają ciasteczka. Częstujcie się. Dla każdego po jednym. Pychota. Teraz mama odkłada ciasteczka z powrotem do szafki. Ale Bandit wie, gdzie można je znaleźć. Bandit i Buster miło spędzają wieczór na grach i zabawach, ale już czas położyć się spać. Oboje nie chcą się jeszcze kłaść, ale mama jest nieugięta. Myślę, że Bandit ma jakiś pomysł. Wszyscy twardo śpią. Ale co się dzieje? Bandit wstaje z łóżka. Buster też się obudził. Skradają się do kuchni. Och, Bandit ma zamiar podkraść ciasteczka. To bardzo niegrzeczne. Ups, mama ich usłyszała. Zostali przyłapani. Mama bardzo się na nich zawiodła. Buster i Bandit nie powinni podkradać ciasteczek. Ale oboje bardzo tego żałują. A teraz posłusznie wracają do łóżek. Następnego ranka mama przygotowała pyszne i zdrowe śniadanie. Wygląda bardzo apetycznie i Buster oraz Bandit nie myślą już o ciasteczkach. Stał nowy śnieżny dzień i Buster nie może się już doczekać zabawy na zewnątrz. Zabawa na śniegu jest taka fajna. A najlepszą grą na świecie jest bitwa na śnieżki. Digli i Scout są w jednej drużynie. Ale Buster nie ma jeszcze partnera. Zobacz, to Bandit. Bandit może dołączyć do drużyny Bustera. Nawet jeśli tych dwoje nie zawsze się dogaduje. Czas
czas zacząć zabawę ze śnieżkami. Buster i Bandit chowają się za pagórkiem. Buster uważa, że powinni jechać w tą stronę. Ale Bandit mówi, że powinni pojechać w tamtą stronę. O rety, nie potrafią się dogadać. Ich współpraca wcale się nie układa. Buster przemyka między drzewami. Ale Scout już go zauważyła. Uważaj! O rety! Bandit próbuje zakraść się za płotem. Busterowi i Banditowi nie widzi się zbyt dobrze. Zobacz, Scout i Diggly pracują jako drużyna. I o to właśnie chodzi. Jeśli Buster i Bandit chcą wygrać, muszą ze sobą współpracować. Świst! Do ataku! Znacznie lepiej. Teraz dopiero zaczęła się prawdziwa bitwa na śnieżki. Razem jest zawsze łatwiej. Kto rzucił tą śnieżkę? Dziadek! Im więcej osób, tym lepsza zabawa. To Buster i Robin. Buster naprawdę lubi rzuć gumę balonową. Co to takiego? To wiadomość w butelce. Sprawdźmy to. Rety! To mapa skarbów. Skarb jest oznaczony literką X. Buster i Robin udają się na poszukiwanie zakopanego skarbu. W którą stronę powinni iść? To jest pomost. Zobacz tylko. Jest i bezludna wyspa. Znaleźliście ją. Ojej, w wodzie jest mnóstwo rekinów. Buster i Robin muszą znaleźć sposób na bezpieczną podróż na wyspę. Zobacz, to parowiec Katrina. Wygląda na to, że Katrina utknęła na plaży. Trzeba wepchnąć ją z powrotem do wody. Tak jest, Busterze. Świetna robota. Wspania. Katrina jest znowu w wodzie. O rety, to dziura. Jeśli ktoś tego szybko nie naprawi, Katrina może zatonąć. Wygląda na to, że Buster ma jakiś plan. Ciekawe, co on zamierza zrobić ze swoją gumą balonową. Och, Buster użył gumy, żeby zatkać nią dziurę. To całkiem sprytny pomysł. Rekiny ich teraz nie złapią. Następny przystanek – bezludna wyspa. Świetnie, Buster dotarł na wyspę. Teraz trzeba znaleźć skarb. On musi gdzieś tu być. Tutaj! Miejsce oznaczone literką X. Buster kopie głęboko w dół. Wow, skrzynia skarbów! Zobacz, to złota moneta. Ciekawe, co Buster z nią zrobi. Zobacz, Diggly pomaga Katrynie załatać dziurę. Och, Buster wykorzystał monetę, żeby zapłacić Diglejowi za jego pracę. Tak podziękował swojej nowej przyjaciółce. Co za przygoda. Buster i przyjaciele są w szkole. Dzisiaj odwiedzi ich ktoś wyjątkowy. To mama wóz strażacki. Hurra! Mama pokaże im, co należy do zadań wozu strażackiego. Kiedy gdzieś się pali, trzeba jak najszybciej wezwać straż pożarną. Co dzieje się później? Do hydrantu z wodą dołączany jest wąż, a woda gasi pożar. Udało się! Pora na ćwiczenia. Przyjaciele muszą przewrócić pachołki za pomocą strumienia wody. Aż jest pierwszy. Super! Świetna robota, Ash! Teraz Scout! Ups! Tak lepiej! Wspaniale! Przyszła kolej na Bustera. Super! Uważaj, Busterze! To był wspaniały dzień, ale teraz mama wóz strażacki musi wracać do pracy. Do widzenia, mamo wozie strażacki. Dziękujemy. Lekcje dobiegły końca i Buster rusza w drogę do domu.
Cześć, Scout. Na razie, Ash. Co to takiego? To dym. Skąd on się bierze? O nie! Pali się! Co Buster powinien zrobić? Trzeba wezwać straż pożarną. Buster prosi mamę wóz strażacki o pomoc. Nauczyciel może zająć się Ashem. Dalej, mamo! Ogień jest tam. Aha! Hydrant przeciwpożarowy jest tutaj. Teraz trzeba podłączyć wąż. O nie! Szybko! Uff! Ogień został ugaszony. Hurra! Praca zespołowa jest super! Następnego dnia w szkole nauczyciel wywołuje Bastera z ławki. Ciekawe dlaczego. Zobaczcie, to mama wóz strażacki. Przyjechała podziękować Basterowi za jego pomoc, a w nagrodę daje mu specjalny hełm strażacki. Dalej, Baster! Baster i przyjaciele rozpoczęli nowy rok szkolny. Każdy ma opowiedzieć swoją wakacyjną przygodę. Buster już nie może się doczekać, żeby powiedzieć o zębie rekina. Ale najpierw o swojej wakacyjnej przygodzie opowiada Scout. Scout po raz pierwszy w życiu poszła surfować. To było super przeżycie. Jedna z fal była przeogromna, ale Scout udało się ustać na desce. Płynęła tak szybko! Juhu! Wow, przygoda Scout była naprawdę fajna. Dlaczego Buster jest taki smutny? Och, Buster myśli, że jego przygoda z zębem rekina nie będzie tak ciekawa jak przygoda Scout. Buster powie wszystkim, jak udało mu się zdobyć ten ząb. Buster opowiada o swojej wyprawie w głąb ciemnego lasu. Było w nim pełno zwierząt i potworów, ale Buster zapewnia, że wcale się nie bał. W pewnym momencie stanął twarzą w twarz z dinozaurem. Dinozaur pokazał Busterowi swój bolący ząb. Buster usunął ząb, a dinozaur poczuł się o wiele lepiej. Ojej! Bandit uważa, że historia Bustera jest nieprawdziwa. Przecież Buster nie mógł naprawdę spotkać dinozaura. Dinozaury już dawno wyginęły. Buster przyznaje, że trochę zmienił swoją historię. Ten ząb wcale nie należał do dinozaura. To ząb rekina. Buster myślał, że prawdziwa historia nie będzie aż tak ciekawa. Ale Scout uważa, że rekiny są dużo fajniejsze od dinozaurów. Dalej, Busterze, opowiedz swoją przygodę jeszcze raz. Tak naprawdę? To Buster wybrał się na plażę. Przyjaciele chcą coś dodać do opowieści Bustera. Bandit sugeruje, że w tej historii powinni być piraci. Zabawa z wyobraźnią jest fajna. Buster mówi, że on i pirat udali się na plażę, gdzie spotkali rekina. Rekin pożalił się im, że boli go ząb, a przyjaciele postanowili mu pomóc. Scout myśli, że w tej historii nie może zabraknąć przyjaznej pszczoły. Super! Pszczoła pomogła usunąć bolący ząb. A potem jeden do drugiego wszyscy go sobie podawali. Całą resztę dnia przyjaciele spędzili na zabawach na plaży. Ta zmyślona historia okazała się całkiem fajna. Pomysłowość i wyobraźnia to wspaniała sprawa, zwłaszcza w gronie przyjaciół. Dziś jest Halloween. Ash i Scout są u Bustera i szykują się na halloweenową zabawę w cukierek albo psikus. Rany! Ten kostium zombie jest wspaniały! Na bandicie nie zrobiło to wrażenia. Buu! Nie, bandit nie chce do nich dołączyć. Uważa, że przebieranki są dla dzieci.
Buster, Scout i Ash wyruszają na halloweenową przygodę. Ale co to? Bandit chętnie skosztowałby halloweenowych przysmaków. Chyba wpadł na jakiś pomysł. Bandit zmałpował kostium Bustera. Wyglądają identycznie. Bandit dotarł na farmę Terry'ego i wygląda dokładnie jak Buster. Cukierek albo psikus? Wow, tylko spójrzcie na te pyszności. Zobaczcie, nadjechali Buster, Ash i Scout. Trochę cukierków dla Scout, odrobina słodyczy dla Asha, ale chwileczkę. Nie, przecież Terry podarował już Busterowi mnóstwo pyszności, ale tak naprawdę dał je niegrzecznemu banditowi. Biedny Buster. Ash i Scout lubią patrzeć na swoje odbicia. Co to takiego? Papierek po cukierkach. Jeszcze jeden? To Bandit zjada wszystkie słodycze. Buster ma plan. Ash i Scout udają, że myślą, że Bandit to Buster. Bandit patrzy na swoje odbicie. Chwileczkę, teraz jest dwóch banditów. Bandit jest lekko skołowany i trochę się boi. Gdzie się wszyscy podzieli? Plan Bustera zadziałał. Bandit został przyłapany na gorącym uczynku. A oto Terry z nową porcją słodyczy. Jest trochę zagubiony, widząc dwóch zombie. Terry znowu dał słodycze banditowi, ale bandit dzieli się z Busterem. Całe to zamieszanie okazało się bardzo śmieszne. Wesołego Halloween! Zobaczcie, to bandit! Przyjechał w odwiedziny do Bustera. Bandit jest bardzo podekscytowany. Ciekawe dlaczego. Wow, Busterze! Jaki fajny dinozaur! Bandit też ma dinozaura. Przyjaciele jadą pobawić się w parku. Zabawa z figurkami dinozaurów jest super! Ale chwileczkę, co to jest? To chyba dinozaur! Buster i Bandit wyobrażają sobie wymyśloną przygodę z dinozaurem. Co to było? To tyranozaur! Uciekać! Szybko! 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 Jak przyjaciele przedostaną się na drugą stronę? Szybko! Dinozaur jest coraz bliżej! Tak jest! Buster ma swoje kowbojskie lasso! Dalej, Busterze! Ale bandit się trochę denerwuje! No dalej, bandicie! Dasz radę! Bandit postanawia być dzielny. Juhu! Świetnie ci poszło, bandicie! Tyranozaur na pewno ich tutaj nie dopadnie. O-o! Chyba będzie inaczej. Zobaczcie! Przyjaciele mogą się schować za tym drzewem. Bandicie, pospiesz się! Chwileczkę. Czy to jest jajo? Och, tyranozaur wcale ich nie gonił. Po prostu szukał swojego jaja. O nie! Jajo toczy się w stronę urwiska. Szybko, Busterze! Uff!
Kajo zostało uratowane. Dinozaur jest Busterowi bardzo wdzięczny. Co za wspaniała przygoda. A to wcale nie był dinozaur, tylko Digli, który szukał swojej piłki. Wszyscy lubią zabawę z dinozaurami. To był wspaniały dzień, pełen zabaw i przygód w parku. Orety, to autobus Bandit. Zepchnął Otisa z drogi. Zobaczcie, oto Super Buster. Super Buster pomoże Otisowi i uratuje sytuację. Otis zawisł na krawędzi klifu. Na szczęście Buster potrafi latać i zaraz go uratuje. Wspaniale, Super Busterze, udało się. Super Buster uwielbia latać i pomagać swoim przyjaciołom. Hej, to Monty, balon na ogrzane powietrze. Chyba utknął na dobre. Super Buster użył swojego laserowego wzroku. Świetna robota. O, to ten podstępny łobuz Bandit. Znowu knuje coś niedobrego. Super Buster musi go odnaleźć i powstrzymać. Buster jest w swoim żywiole. Uwielbia być superbohaterem i szybować po niebie z peleryną na dachu. Zobacz, jest Bandit. Dobra robota, Super Busterze, znalazłeś go. O nie, on chyba próbuje uciec. Super Buster leci tuż za nim. Szybko, Busterze, nie pozwól mu zwiać. Już prawie go masz. Dasz radę, Busterze. Autobus Bandit jedzie bardzo szybko. Więc Buster używa swojej super prędkości, żeby go złapać. O nie! Bandit chce stawić czoła Busterowi. Do dzieła, Super Busterze! Z pewnością dasz radę. Wspaniale, Busterze! Udało ci się! O rany, teraz Bandit potrzebuje twojej pomocy. Super Buster nie pozwoli nikomu spaść z klifu. Kolejny raz Super Buster uratował sytuację. Zobaczcie, jest radiowóz Otis. Otis rozprawi się z niegrzecznym banditem. Hurra! Super Buster uratował sytuację. Rety! Wygląda na to, że autobus Buster bardzo się spieszy. Ciekawe, co się dzieje. Oto wóz strażacki Ashley. Myślę, że Buster potrzebuje jej pomocy. Ashley natychmiast wyrusza na ratunek. O nie, ten budynek się pali. Ashley użyje węża, żeby ugasić pożar. Zbliża się Iggy, furgonetka z lodami. Uff, Ashley ugasiła pożar. Myślę, że zasłużyła na pysznego loda. O, zobaczcie, to pociąg Czuki. Czuki spieszy się z dostawą tego drewnianego pudła na szczyt wzgórza. Ciekawe, co jest w środku. Jest też radiowóz Otis. Otis musi sprawdzić zawartość pudła, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Teraz spychacz Dozer transportuje pudło. Red, to naprawdę duże wzniesienie. Pudło wymknęło się Dozerowi spod kontroli. Uważaj, Otisie! Ojej! Nadjeżdża ambulans Amber. Ona sprawdzi, czy Otisowi nic się nie stało. O nie! Otis ma przebitą oponę. Na szczęście Amber umie to szybko naprawić. Jeep Jessie wjeżdża na wzgórze. Uważaj! Pudło toczy się w dół. Szybko! Jessie musi je złapać, zanim uderzy w stodołę. Uff! Świetna robota, Jessie. Złapałaś pudło w samą porę. Zobaczcie, paczka uderzyła w Bustera. Ach, w środku był pluszowy miś. Co za ulga! O rany! Przyszedł czas na bożonarodzeniowy pokaz talentów. Bandit występuje jako pierwszy. Pokazuje magiczne sztuczki. Wspaniale, bandicie! Ojej, Buster jest zdenerwowany. Chyba dopadła go trema. Biedny Buster. Oto Scout! Przyszła na nią kolej. Jest cała podekscytowana.
Jak fajnie! Scout będzie żonglować! Świetnie ci poszło, Scout! O rety, Buster wciąż się denerwuje! Boi się wyjść na scenę i wystąpić przed tyloma ludźmi! Hurra! Scout skończyła swój pokaz! Teraz kolej na występ Bustera! Ojej, Buster nie chce wyjść na scenę! Mama zaczyna się martwić o Bustera. Scena nadal jest pusta. Myślę, że mama ma pomysł. Co się dzieje? Mama jest na scenie. Namawia Bustera, by dołączył do niej. Wystąpią razem. Buster wjeżdża na scenę. Życzymy wesołych świąt, życzymy wesołych świąt, życzymy wesołych świąt, szczęścia w nowym roku. Dobre wieści niesiemy, z Basterem śpiewamy. Życzymy wesołych świąt, szczęścia w nowym roku. Wesołych świąt! Och! Buster i mama świetnie się spisali. Ich występ był wspaniały. Zobacz, Buster i Cozy Coop wybrali się w odwiedziny na farmę. Traktor Terry przesuwa właśnie belę siana. Buster przedstawia mu Cozy'ego. Buster zastanawia się, czy on i Cozy mogliby pomóc Terry'emu w jego gospodarskich obowiązkach. Terry ma pomysł. Mogą pomóc w doglądaniu owieczek. Owieczki na farmie są naprawdę psotne i lubią uciekać. Buster i Cozy prowadzą owieczki na pole. To zadanie nie było takie trudne. Ale ojej, owieczka Letty coś zauważyła. Pod płotem jest dół. Letty wskazuje owieczkom drogę ucieczki. Letty ucieka. Buster i Cozy zauważyli, co się dzieje. Muszą powstrzymać owieczki przed ucieczką. Sprytnej Letty udało się uciec. Cozy rzucił się w pogoń, a Buster blokuje dół, żeby udaremnić ucieczkę pozostałym owieczkom. Gdzie podziała się Letty? O nie! Letty chowa się w tunelach! Cozy próbuje ją dogonić, ale czy uda mu się ją złapać? Buster ma plan. Użyją siatki. Wspólnym wysiłkiem szybko złapią Letty. Ojej! Buster spudłował. Teraz Letty jest za Busterem. Chce nad nim przeskoczyć i... Ups, zamiast Letty w siatkę złapał się Cozy. Letty wciąż ucieka. Ups, Buster znów złapał Cozy'ego. To na nic. W ten sposób nigdy nie uda im się złapać Letty. Cozy coś zauważył. Belę siana? Myślę, że przyjaciele mają plan. Zablokują wszystkie otwory belami siana. Letty będzie miała tylko jedną drogę wyjścia. Udało się. Psotna Letty została złapana. Buster i Cozy świetnie się spisali. Terry jest pod wrażeniem. Ale co to? Letty znów wyprawia swoje sztuczki. Wykopała kolejny tunel. Tym razem Buster i Cozy dobrze wiedzą, co ona knuje. Zobaczcie, to Scout. Jest i Buster. Chyba bawią się w berka. Co Buster zobaczył? Rety, to labirynt. Wjeżdża do środka. Ruszaj, Busterze, postaraj się ją znaleźć. Ciekawe, w którą stronę pojechała Scout. Jest tutaj! Scout i Buster jadą przez labirynt. W którą stronę powinien Buster pojechać? Jedź tędy, Busterze. O, zobacz, to żółty kwiatek. Jaki ładny. Kilka kolejnych zakrętów i... W którą stronę teraz? Tędy! Ale chwileczkę, to ten sam kwiatek. Buster jeździ w kółko. Może jak się cofnie, to odnajdzie wyjazd z labiryntu. Oto Scout. Ona też wygląda na zagubioną. Jejku! Buster i Scout w końcu się spotkali. Co za ulga! Teraz muszą wspólnie wydostać się z labiryntu. Scout balansuje na dachu Bustera. Może uda jej się zauważyć wyjazd. Wyjazd jest tam! Dobra robota, Scout! Oba pojazdy ruszyły w kierunku wyjazdu. Ale w którą stronę powinny teraz jechać?
O rety, chyba znowu się zgubili. Zobacz, ślady opon. Można po nich wyjechać z labiryntu. Świetny pomysł, Basterze. Pojazdy mijają żółty kwiatek. Jeszcze kawałeczek i... Hurra! Wspólnym wysiłkiem udało im się znaleźć wyjazd. Zobacz, to Rita, samochód wyścigowy. Wjeżdża właśnie do labiryntu. Wygląda na to, że tym razem Buster i Scout będą musieli pomóc Ricie wydostać się z labiryntu. O, cześć, Basterze! Wow, to piłka do gry w nogę. Zobacz, to Scout. Chcę z tobą pograć. Świetny wykop, Basterze. Nieźle, Scout. Kto tam jedzie drogą? To ciężarówka Tony. O nie, Basterze, patrz, gdzie kopiesz piłkę. Uważaj na Toniego. Auć. To musiało boleć. Oby Toniemu nic się nie stało. Basterze, musisz być ostrożniejszy. Uważaj, tam jest pineska. O nie, Buster przebił oponę. Posłuchaj, Scout, ciężarówka Toni potrzebuje pomocy. Wiem, kogo trzeba wezwać. Tak, to ambulans Amber. Świetna robota, Scout. Dzisiejszy dzień jest pełen wrażeń. Mam nadzieję, że wkrótce poczujesz się lepiej, Toni. Toni jest w dobrych rękach, a Amber niedługo do ciebie wróci. Oj, Basterze, musi cię bardzo boleć. Już się nie przejmuj. To był tylko wypadek. Basterze, zobacz, to Amber. Pora cię naprawić. Buster zmierza do warsztatu. Aha. O rany, Toni wygląda wspaniale. Amber zmienia Basterowi oponę. Naprawione. Wow. Oj, Basterze, wypadki się zdarzają. Następnym razem musisz bardziej uważać. Świetny wykop, Basterze. O nie, znowu to samo. Buster jest ostrożniejszy. Patrzy w lewo i w prawo. Tak jest dużo lepiej. Dobra robota, Basterze. Tutaj, Basterze! Buster? Widać, że świetnie się bawisz, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Haha, wszystko będzie w błocie. A kto to? To traktor Terry. Jest bardziej ostrożny od Bustera. Buster świetnie się bawi, pędząc przez te kałuże. O nie! Jedzie prosto na Terry'ego. Uff, było blisko. Ostrożnie, Buster. Na kałuży można się poślizgnąć. O rany! Traktor Terry nie jest zadowolony zachowaniem Bustera. Buster zaczyna zabawę od nowa. Uwaga! O nie! Buster utknął. Niemądry Buster. I co on teraz zrobi? Słońce zachodzi. Robi się ciemno. Mam nadzieję, że Buster jakoś sobie poradzi. Patrzcie, to traktor Terry. Terry, proszę, pomóż Busterowi. Wystarczy jedno mocne pchnięcie. Dasz radę? Raz, dwa, jedziemy! Hurra! Dzięki, Terry! O, Buster, całe szczęście, że Terry tu był i uratował Bustera. Pa, pa, Terry! Pa, pa, Buster! Buster i przyjaciele spędzają dzień na plaży. Wspaniałe jednodniowe wakacje! Wow! Morze wygląda cudownie. W wodzie chyba coś jest. Ojej! To rekin! Buster bardzo się przestraszył. Ups! Ostrożnie, Iggy! Autobus mama ucięła sobie drzemkę na plaży. Buster próbuje opowiedzieć, co widział. To coś miało przerażające płetwy i wyskoczyło z wody. To był rekin! Mama nie widzi w wodzie nic podejrzanego. Nie martw się, Busterze, wszystko jest w porządku. Mama wraca do swojej drzemki.
ale Buster ciągle się boi. Ciekawe, czy rekin wciąż tam jest. Ojej! To on! Ups, znowu to samo. Buster jest przerażony, ale chce pokonać swój strach. Postanawia wrócić nad wodę. Rekin wciąż tu jest. Ale chwileczkę. Chyba coś mu dolega. Rusza mu się ząb. To dlatego wynurzał się z wody i skakał. Rekinie, nic się nie martw. Buster ci pomoże. Próbuje zwrócić na siebie uwagę mamy. Udało mu się ją obudzić. Mama chwyta swoją torbę weterynarza i rusza na ratunek. Chlap! Pycha! Autobus mama usuwa luźny ząb rekina. I po kłopocie! Hurra! Rekin czuje się znacznie lepiej. Świetnie się spisałeś, Busterze. Buster chce pokazać ząb rekina swoim przyjaciół. Stał kolejny fascynujący dzień w szkole Bustera i jego przyjaciół. Uczniowie robią dzisiaj kartki na Dzień Matki. Zobaczcie, nauczyciel pokazuje im, jak to się robi. Złóż kartkę na pół i zrób zagięcie. Świetnie, Busterze. A co knuje Bandit? Wow, tylko spójrzcie na te dekoracje. Do dzieła! Och, ten Bandit. Zrobił ze swojej kartki papierowy samolot i puścił go w powietrze. Buster zabiera się za pracę z klejem. Ups! Klej przykleił się do jego koła i teraz wszędzie jest pełno brokatu. O rety, Busterze, klej wcale nie puszcza. Co Buster mógłby wykorzystać do usunięcia kleju? O tak, łyżka. Nie, ten sposób nie zadziałał. O, w dodatku łyżka utknęła na drugim kole Bustera. Buster prosi Scout o pomoc. Scout próbuje odczepić buteleczkę z klejem, ale to też na nic się nie zdaje. O nie! Teraz Scout także się przykleiła. Uważaj, Scout! O rety, nic nie idzie zgodnie z planem. Bandit uważa, że cała ta sytuacja jest bardzo śmieszna. A biedny nauczyciel jest tak zajęty samolotem Bandita, że nie zauważa, co się dzieje. Ups! Przyjaciele przewrócili wodę Asha. Ale chwileczkę! Dzięki wodzie przyklejona łyżka odpadła. Buster ma pomysł. Ash używa swojego węża i odkleja przyklejone przedmioty. Udało się! Hurra! Ojej, ale bałagan. Autobus mama przyjechała po Bustera. Zobaczcie, Buster daje mamie wyjątkową kartkę na Dzień Matki. Mama jest zachwycona. Najlepsze życzenia na Dzień Matki, mamusiu. O, znów to zobacz. Buster i Cozy Coop bawią się w parku. Nadjeżdża Iggy, furgonetka z lodami. Buster ma ochotę na lody. A kto to taki? To robot Buster. Zmienił kolor na żółty, jak Buster. Cozy myśli, że to prawdziwy Buster i chce się dalej bawić, ale... O nie! Piłka uderzyła w przełącznik i teraz robot stał się złośliwy. Robot Buster daje Cozy'emu znak, by odjechali. Buster wrócił, ale nie wie, gdzie podział się Cozy. Biedny Buster. Nadjeżdża Iggy. Co knuje robot Buster? O nie! Rzuca Figiego pomidorami. Jest taki niegrzeczny. Cozy'emu się to wcale nie podoba. Robot Buster ucieka, a biedny Cozy nie wie, co się dzieje. W międzyczasie Terry gra na akordeonie. Bardzo ładnie. O nie! Robot Buster zniszczył akordeon. Biedny Terry. Cozy stawia robotowi czoła. To było naprawdę złośliwe. Ale co się dzieje? To Buster. Hurra! To przełącznik grzeczny, niegrzeczny. Cozy wie, co trzeba zrobić. Klik.
Teraz robot Buster jest znowu miły. Cozy i Buster świetnie się spisali. Robot Buster naprawia szkody, które wyrządził. Iggy jest czysty, a akordeon Terry'ego naprawiony. Hurra! To autobus Buster. Ciekawe, co Buster zaplanował na dziś. Polowanie na wielkanocne jajeczka. Znalazłeś pierwsze jajeczko, a tu jest kolejne. Masz już dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Naprawdę sporo. Uzbierałeś mnóstwo wielkanocnych jajeczek, Busterze. Mniam, wyglądają apetycznie. Buster uwielbia czekoladowe jajeczka. Pychotka. Buster je tyle jajeczek, na ile tylko ma ochotę. Dzień dobry, Busterze. Buster nie wygląda zbyt dobrze. Boli go brzuch. Myślę, że zjadł za dużo czekoladowych jajeczek. Nadjeżdża Scout, żeby sprawdzić, czy z Busterem jest wszystko w porządku. Buster jest naprawdę chory. Biedny Buster. Scout zabierze go do Amber. Ambulans Amber z pewnością pomoże. Oto Amber. Ona zawsze znajdzie sposób, by pomóc pojazdom w potrzebie. O tak, Buster nieźle się struł. Na szczęście Amber ma na to odpowiednie lekarstwo. Otwórz szeroko buzię, Busterze. To powinno ci pomóc. Ale to nie wszystko. Jeśli Buster chce poczuć się lepiej, musi zjeść coś zdrowego. Na przykład jabłko. Proszę, to załagodzi podrażniony żołądek Bustera. Następnego dnia Buster czuje się znacznie lepiej. O, spójrz, to koparka Diggly. Co on tam ma? O, to kolejne czekoladowe jajeczko. Myślę, że Buster zjadł już wystarczająco dużo jajeczek jak na jedną Wielkanoc. Jest piękny, słoneczny dzień. Tata zabiera Bustera na plażę. Buster żegna się z mamą i rusza z tatą w drogę. Hurra! Ale co to? Otyś zablokował przejazd. Droga jest zamknięta. Buster jest bardzo smutny. Ale tata ma chyba jakiś pomysł. W pobliżu jest jezioro. Zamiast plaży, Buster i tata mogą spędzić czas łowiąc ryby. Buster bardzo chciał iść na plażę i jest zawiedziony. Tata uczy Bustera, jak łowić ryby. Wow! Teraz kolejna Bustera. Buster jest znudzony. Łowienie ryb nie jest tak fajne jak plaża. Dlaczego tata jest taki przejęty? Chwileczkę. Coś ciągnie za jego wędkę. Co to może być? Rany! Tata złapał olbrzymią rybę. Ryba jest taka duża, że tata sam sobie nie poradzi. Buster próbuje mu pomóc. Uważaj, Busterze! Ups! Ryba wciągnęła obu wędkarzy do wody i myśli, że to bardzo śmieszne. Buster i tata nie poddadzą się tak łatwo. Obmyślili już nowy plan. Ryba pływa w jeziorze. Tata zarzuca wędkę, a ryba ponownie się na nią łapie. Tata i ryba znów się siłują, a każdy ciągnie w swoją stronę. Zobaczcie, Buster dryfuje w jeziorze. Mam cię! Buster złapał rybę za pomocą podbieraka. Dalej, Busterze! Tata jest bardzo dumny. Świetna robota, Busterze! Ryba odpływa. Do zobaczenia, rybko! Łowienie ryb okazało się całkiem fajne. Jest piękny, słoneczny dzień i Buster chce się pobawić na zewnątrz. Jest jednak pewien problem. Zabawki Bustera leżą porozrzucane na podłodze. Buster dobrze wie, że powinien je pozbierać, ale naprawdę chciałby już pójść i się pobawić. Ojej, Buster sprząta porozrzucane zabawki bardzo szybko. Robi to zbyt szybko i niezbyt dobrze. O rany, w pośpiechu przewrócił tę szklankę.
Buster nie zmył też dobrze podłogi i wszędzie jest pełno wody. Nie minęło wiele czasu i Buster już bawi się na zewnątrz. Co to było? Mama pośliznęła się na mokrej podłodze. Ojej, pokój też wcale nie wygląda na wysprzątany. Buster żałuje, że nie przyłożył się do swoich obowiązków. Ale wszystko można jeszcze naprawić. Buster musi po prostu porządnie posprzątać. Tym razem zrobi to jak należy. Mama i Buster mogą wspólnie się tym zająć. Sprzątanie też może być zabawą. Obowiązki domowe są dużo przyjemniejsze, jeśli potraktuje się je jako zabawę. A wspólnymi siłami wszystko idzie znacznie szybciej. Zobaczcie, Buster ściera nawet wylany wcześniej napój. Wspaniale! W pokoju wreszcie zapanował ład i porządek. Teraz Buster i mama mogą wyjść na zewnątrz i pograć w piłkę. Hurra! Autobus tata zabrał Bustera, Bandita i Scout do lasu na biwak. Pora zorganizować obozowisko. Najpierw trzeba rozstawić namioty. Tato pokazuje, jak to się robi. Żeby wiatr nie zwiał namiotów, trzeba wbić w ziemię śledzie. Zobaczcie, śledzie przytrzymują namiot w miejscu. I gotowe. Podczas gdy tata zbiera drewno na ognisko, Buster i przyjaciele rozstawiają namioty. Co to takiego? Bandit ma pianki cukrowe. Pycha! O nie! Buster nie wbił wszystkich śledzi. Namiot się poluzował. Buster nic nie widzi. Scout, uważaj! O-o! Namiot wzbił się w powietrze i ucieka. Czy Buster zdoła go dogonić? Scout i Bandit ruszają na pomoc. Dalej, Busterze! Dasz radę! Mam cię! Namiot wreszcie opadł na ziemię. O rety! Znowu to samo. Tato, uważaj! Ups! Tata porozrzucał całe zebrane drewno. Uff, nic mu się nie stało. Pora wreszcie rozstawić ten namiot. Busterze, pamiętaj, żeby tym razem powbijać wszystkie śledzie. Świetna robota! Ciekawe, jaki jest następny punkt programu. Wow! Biwakowicze opiekają klipki. Mniam! Pycha! Co za wspaniały dzień! Zobacz, to autobus Buster. Buster bawi się w błocie. A kto to taki? Cozy Coop. Buster uwielbia zawierać nowe przyjaźnie. Zaprasza Cozy'ego do wspólnej zabawy. Cozy jest trochę nieśmiały, ale Buster bardzo go zachęca. Zabawa w błocie jest taka fajna. Cozy wskakuje do kałuży. Hurra! Wspólna zabawa trwa w najlepsze. Oboje skaczą w błocie i chlapią na wszystkie strony. Co za frajda! Ale teraz oboje są pokryci błotem. Czas udać się do myjni i zmyć całe to błoto. Oto i ona. Buster pokaże Cozy'emu, jak korzystać z myjni. Buster włącza przycisk. Walce zaczynają się obracać. Auta wjechały do myjni. Ale coś tu nie gra. Oboje nadal są cali w błocie. Myjnia ich nie umyła. Coś musi być nie tak. Buster sprawdza, w czym rzecz. Cozy przełącza kolejne przyciski. Ups, walec uderzył Bustera w głowę. Co to takiego? Przełącznik wody. O nie, co to za dźwięk? Chlup. Buster i Cozy są cali mokrzy. Ale błoto wciąż ich pokrywa. Myjnia ciągle nie działa tak, jak powinna. Cozy wjeżdża do środka, a Buster znów zerka na przełączniki.
O, ten! Ojej, dźwignia utknęła. Buster nie może jej wyłączyć. Rety, ile piany! Ale ubaw! Uff, radiowóz Otis wyłączył myjnię. Buster i Cozy są wreszcie czyści. Ale teraz Otis jest cały w pianie. Ups! Buster i przyjaciele spędzają miło czas z autobusem tatą na biwaku w lesie. Tata opowiada historię o duchach i robi przy tym upiorne cienie. Rany, ten potwór jest przerażający. Uff, nie przejmujcie się, to tylko autobus tata. Pora położyć się spać. Dobranoc, przyjaciele. Autobus tata postanowił pozbierać trochę drewna na ognisko. Dobranoc, Basterze. Chwileczkę, co ten Buster knuje? Zrobił sobie przerażające rogi z drewna. Scout smacznie śpi. Ojej, co to jest? Buster straszy Scout swoim cieniem. Biedna Scout. Nie bój się, Scout. To tylko Buster. Teraz pora zrobić psikusa banditowi. Upiorne cienie przestraszyły również jego. Buster zrobił się senny. Ale bandit i Scout mają plan. To straszny potwór. I jeszcze jeden. Dalej, Basterze, dalej.
Buster dostał nauczkę. Co to takiego? O nie, to prawdziwy, straszny potwór. Uff, to tylko autobus tata z drewnem na ognisko. Jak na jeden wieczór, dosyć już tego straszenia. Wzajemne psikusy sprawiły, że wszyscy są bardzo zmęczeni. Dobranoc, przyjaciel. Buster przyjechał dziś do szkoły troszkę wcześniej. Scout i Digli już tu są. Rany! Buster najechał na plamę z oleju i wpadł w poślizg. O rety! Tablica jest zrujnowana. Scout też wpadła w poślizg. O nie! Zegar też się rozpadł. Co za bałagan. Hej! Widać już nadjeżdżającego nauczyciela. Przyjaciele muszą wszystko szybko posprzątać. Ale tablica jest za ciężka dla Scout, a Digli nie potrafi podnieść literek. Buster próbuje naprawić zegar, ale nie wie, jak poskładać jego części. Myślę, że Buster ma plan. Zamienią się zadaniami. Scout pozbiera wszystkie litery. Potem Digli i Buster wspólnie naprawią tablicę. Scout zna wszystkie literki. Z łatwością umieszcza je na tablicy. Jeśli chodzi o zegar, Digli zajmie się jego naprawą. Digli uwielbia naprawiać każdy sprzęt. Gotowe. W samą porę nadjechał nauczyciel. Wszystko wygląda normalnie. Oprócz tej literki. Godzina też nie jest właściwa. No i cyferki. 1, 2, 3, 4. Wspaniały słoneczny dzień. Zobacz, to Digli i CJ. Wypełniają bęben CJ wodą. Ciekawe, co oni zamierzają. Zobacz, to Buster i Scout. Uff, co za upalny dzień. Co tu zrobić, żeby się trochę ochłodzić? Rety, Digli i CJ przygotowują kolorowe balony z wodą. Wygląda na to, że Buster i Scout mają jakiś pomysł. Rzucili Diglejowi i CJ wyzwanie do bitwy na balony. Gotowi do bitwy? Start! Co planują Buster i Scout? O, zobacz, Digli i CJ podkradają się od tyłu. I plusk! O, Scout została trafiona. I prosto do celu! Sytuacja robi się bardzo ciekawa. CJ ma pomysł. A kto to chowa się w krzakach? To Scout. W ostatniej chwili zrobiła unik. CJ ma drugą szansę, ale zobacz, nadjechał Buster. Trafia CJ, zaskakując ją od tyłu. A CJ goni Bustera po parku. Szybko, Busterze! O nie! CJ i Digli zapędzili Bustera i Scout w kozi róg. Co oni teraz zrobią? Tak, parasol. Buster ma chyba jakiś plan. CJ i Digli celują, ale Buster zasłania się parasolką. Wspaniały pomysł, Busterze. O, Digli i CJ napełniają kolejne balony. Sytuacja Bustera i Scout nie wygląda zbyt dobrze. Rany, ten balon jest przeogromny. Buster ma spore kłopoty. Wow, niezły strzał, Busterze. To była wspaniała zabawa. Buster opowiada Cozy Coo historię. Dawno, dawno temu poszukiwacze przygód Buster i Cozy jechali przez gęsty las. Wtem dojechali do zamku, w którym mieszkał król Terry. Przyjaciele bardzo ucieszyli się na jego widok. Właśnie wtedy łobuz Bandit zamknął Terry'ego w celi i ukradł jego koronę. Hmm.
Buster i Cozy chcieli jakoś pomóc, ale bandit zaciągnął most zwodzony i przyjaciele nie mogli dostać się do zamku. A to pech. Jednak Buster miał plan. Najpierw postarał się o dużą kłodę drewna. Cozy wskoczył na jeden koniec kłody, a Buster wystrzelił go w powietrze jak z katapulty. Cozy przeleciał nad murem otaczającym zamek. Bandit chciał go złapać, ale sprytny Cozy łatwo mu się wymknął. Cozy znalazł się na murze. Przestawiwszy dźwignię, Cozy opuścił most zwodzony. Bandit był bardzo zły i chciał złapać Bustera. Ale Buster go przechytrzył. Wspiął się na kłodę i hop! Buster również przeleciał nad murem. Bandit chciał go złapać, ale Cozy szybko zamknął most zwodzony. Plusk! Bandit wpadł do fosy. Buster i Cozy wyswobodzili króla Terry'ego i oddali mu koronę. Król Terry wtrącił bandita z powrotem do więzienia. Wiwat na cześć Bustera i Cozy'ego! Koniec. To była wspaniała historia. Buster z rodziną wybrali się dzisiaj na piknik. Buster jest bardzo szczęśliwy. Autobus mama jedzie po dziadka. W tym czasie Buster i Bandit mają przygotować wszystko na piknik. Najpierw muszą rozłożyć koc. O rany, ten koc wygląda jak peleryna superbohatera. Tak jest! To Super Buster! Bandit też chce pelerynę. To prawie jak zawody w przeciąganiu liny. Buster wyobraża sobie, że jest superbohaterem. Super Buster przemierza przez tworza! To pryszek Bandit! Ukradł prowiant na piknik! O nie! Super Buster musi go odzyskać! Trwa powietrzny pościg! Dalej, Super Busterze! Zaraz go dorwiesz! O nie! Opryszek Bandit celuje w Super Bustera laserowymi kształtami! Ale Super Buster jest super szybki! Wow! Nieźle mu idzie! Hurra! Super Buster uratował piknik! A co to takiego? To ogromna niebieska laserowa kula! O nie! Co zrobi Super Buster? Aha! Postanowił użyć masztu flagowego jako kija. Pokaż, co potrafisz, opryszku bandicie. Wspaniałe odbicie, Super Busterze! Bum! Wow, to była wspaniała zabawa. Ale orety, zrobił się z tego wielki bałagan. A mama i dziadek są już w drodze. Musicie temu szybko zaradzić. Pośpieszcie się, trzeba tu posprzątać. Oczywiście jako superbohaterowie. Super Buster i opryszek Bandit porządkują okolice. Nawet superbohaterowie muszą po sobie posprzątać. Rychło w czas. Wspólna praca daje wyniki. A piknik prezentuje się wspaniale. Mniam, mniam, pycha! Cały ten superbohaterski wysiłek sprawił, że poczuli się bardzo głodni. Buster, wstawaj! Zobacz, to płatek śniegu! To może oznaczać tylko jedno. Pada śnieg! Wow, śnieg! Ale chwileczkę, gdzie jest choinka? Ta się raczej nie nadaje. Spójrzcie, to Drozd. Ciekawe, o co mu chodzi. Chyba chce, żeby Buster pojechał za nim. O,
chcę pomóc Basterowi znaleźć choinkę na święta. Te nie wyglądają najlepiej. Wow, ta będzie idealna. Buster też tak uważa. Zobaczmy, czy uda mu się ją podnieść i zawieźć do domu. Ależ ta choinka jest wysoka. Ostrożnie, Buster. O, ale się chwieje. Nie zatrzymuj się, Buster. Już prawie jesteś na miejscu. O, właśnie tak. Buster wiezie ją do garażu. Nie wiem, czy się tam zmieści. Jest bardzo duża. Uważaj na zakrętach, Buster. O nie, pilnuj tyłu, Buster. Zgubiłeś drzewko. Patrz za siebie. Szybko, szybko, pospiesz się. Zawróć. O nie, Buster. Co się stanie z twoją choinką? Zobacz, zbiła się w powietrze. O nie, drzewko jest coraz dalej. Szybko, Buster. Może uda ci się je dogonić. Choinka skacze przez światełka. Miałeś szczęście, Buster. Choinka wygląda pięknie. I nie musisz jej dekorować. Ale piękna choinka. Całe szczęście dotarła tu w jednym kawałku. Spójrzcie. Są tu też Terry i Scout. Przyjechaliby spędzić święta z Busterem. Dobra robota i wesołych świąt, Buster. Cześć, Buster. Cześć, Tygger. Ale duży zamek zbudowaliście. To mewa Sandy. Uważaj, Sandy. Nie stawaj na zamku z piasku, bo... O nie. Biedni Tygger i Buster. Uciekaj stąd, Sandy. Nieuważny ptak. Co zobaczyłeś, Buster? To czerwony kształt wystający z piasku. Ciekawe, co to jest. Dobra robota, Tygger. To trójkąt, ale fajnie. Zobacz, Sandy znalazła żółty kształt. To koło. Czy znajdziesz więcej, Sandy? I kolejny. Ten jest niebieski. Szybko, wykop go. To kwadrat. Ma cztery boki. Wow, tak dużo kształtów. Trójkąty, kółka, prostokąty, sześciokąty. Sandy, czekaj! No nie, zamki z piasku tak łatwo zepsuć. Chwila, Buster chyba ma pomysł. Buster i Digger zbierają kształty. Ciekawe, co z nimi zrobią. Ustawiają je na sobie. Chyba budują wieżę. Już tylko jeden na samą górę. To jest to, Buster. Powoli, powoli. Tutaj, idealnie. Wow, Buster i Digger zrobili wieżę z kształtu. To był świetny pomysł. Teraz mogą wrócić do budowania zamku z piasku. A Sandy może spokojnie stać na budowli, która się nie zawali. Dobra robota, Buster. Do widzenia, Buster. Do widzenia, Digger. Cześć, Buster. Cały jesteś w błocie. Musiałeś świetnie się bawić, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Busterowi przydałaby się kąpiel. Ciekawe, czy on też tak sądzi. Nadjeżdża autobus miejski. Ojej, nie spodobał mu się wygląd Bustera. Chyba Buster zdał sobie w końcu sprawę, jak bardzo jest brudny. To prawda, Buster. Cały jesteś w błocie. Już czas na kąpiel. Świetny pomysł. Buster już jedzie na myjnię, aby się umyć. Ojej, biedny Buster. Boi się wjechać do środka. Myjnia wygląda naprawdę przerażająco. No dalej, Buster, dasz radę. Musisz się umyć, jesteś naprawdę brudny. Wjeżdża do środka. Buster jest naprawdę dzielny. Raz, dwa, trzy. O nie! Prawie ci się udało, Buster. Znów nadjeżdża autobus miejski. Och, brzmi na zniecierpliwionego. Buster, weź głęboki oddech. Dasz radę. Ale te dźwięki są takie przerażające. No dalej, Buster. Dasz radę. Już prawie jesteś. Do startu.
gotowy, start! Jesteś już w środku, Buster. Gilgocze, wcale nie jest tak źle. I wyjeżdża. Widzisz? Nie było tak źle, prawda? Jesteś czyściutki i pachnący. Dobrze wyglądasz. Wow, dobra robota, Buster. Jesteś jak nowy. I wcale nie było tak strasznie. Pa, pa, Buster. Dzisiaj na farmie jest naprawdę wiecznie. Zobaczcie, wygląda na to, że Terry chce coś Busterowi pokazać. Hej, to Monty, balon na ogrzane powietrze. Monty i Terry znają się od dawna. Busterze, przywitaj się. Takie unoszenie się w powietrzu jak balon musi być naprawdę fajne. Ale o rety, wiatr wieje coraz silniej. Mam nadzieję, że Montego nie zwieje. O nie, lina się zerwała. Wiatr unosi Montego coraz wyżej. Pospiesz się, Busterze, nie strać go z oczu. W przeciwnym wypadku kto wie, gdzie go wywieje. Monty jest tak wysoko. Jak sprowadzisz go na dół? Zobacz, lina. Ciekawy, jaki pomysł wpadł Busterowi do głowy. Pospieszcie się. Musicie wyprzedzić Montego. Co Buster zamierza zrobić? Oczywiście, lasso. Zarzuć linę, kowboju. Ach, było tak blisko, ale Monty nadal dryfuje w powietrzu. Musi być jakiś sposób, żeby go uratować. Co teraz zobaczył Buster? To Iggy, furgonetka z lodami. Zobacz, ile on ma balonów. Chyba wiem, co zaplanował Buster. Zobaczcie, Buster umocował wszystkie balony do siebie i teraz on też unosi się w powietrzu. Trzymaj się, Busterze, na pewno ci się uda. Złap Montego! Prawie się udało. Jeszcze troszkę. Udało ci się go chwycić. Wspaniale, Busterze. Uratowałeś sytuację. Monty jest ci bardzo wdzięczny. O, Monty jest teraz mocno przywiązany. I nie odleci tak jak ten balon. Świetna robota, Buster. Zobaczcie, to Jeep Jessie. Jessie ma tort. Wow, wygląda przepysznie. Nadjeżdża autobus Bandit. Ma szelmowską minę. O nie, Bandit zjadł tort. Bardzo nieładnie. Biedna Jessie. To autobus Buster. Jest i Bandit, który jedzie zdecydowanie za szybko. Zobaczcie, Buster chce pobawić się ze Scout. Dał jej w prezencie piłkę nożną. Tylko spójrzcie na Scout. Wspaniały widok. Diggly buduje kolorową wieżę. Nadjeżdża Bandit. Ciekawe, co teraz knuje ten nieznośny łobuz. O nie! Bandit zburzył wieżę Digleya. Bandit to prawdziwy psotnik. O rety, zauważył piłkę Scout. Bandit ukradł piłkę, żeby mieć ją tylko dla siebie. Co za łobuz! Buster chce jakoś temu zaradzić. Biedna Scout. Jest jej naprawdę przykro. Buster chce pomóc swojej przyjaciółce. Buster stawi Banditowi czoła i zmusi go do oddania piłki. Jednak Bandit wcale nie chce posłuchać Bustera. Wręcz przeciwnie, chce go zastraszyć. Bardzo nieładnie. Ale chwileczkę. Jessie stanęła w obronie Bustera. Scout też tu jest i chce pomóc. Wszyscy mają dość łobuzerskiego zachowania Bandita. Radiowóz Otis właśnie dyrektuje się mężnym lodem. Ups, Bandit wjechał w Otisa. Otis ma srogą minę. Bandit ma za swoje, był dla wszystkich bardzo złośliwy. Teraz Buster, Scout i Jessie mogą w spokoju pograć w piłkę. Buster i Scout jadą do domu. Chwileczkę, co to było? O rany, to mały reniferek. Chyba się zgubił. Buster próbuje go pocieszyć. O, myślę, że reniferek chce się pobawić. Malec jest bardzo skoczny. Buster rzuca śnieżką. Ups, przepraszam, Scout.
Zabawa z nowymi przyjaciółmi jest bardzo miła. Buster zbudował śnieżną skocznię. Ciekawe, co on zamierza. Brum! Buster wyskoczył wysoko w górę. Przyszła kolejna reniferka. Hopsa! Teraz skacze Scout. Ups, przepraszam, Busterze. Ale gdzie się podział nasz reniferek? Przyjaciele podążają po śladach. Tutaj. Reniferek się przed nimi schował. Dokąd jedzie Scout? To śnieżna zaspa. Zobaczcie, pod śniegiem jest Scout. Rety, to ślady kolejnych reniferów. Te są dużo większe. Ciekawe, dokąd one prowadzą. Przyjaciele postanowili to sprawdzić. Ślady wiją się między drzewami. Zobaczcie, to mama i tata renifer. Są bardzo szczęśliwi, że znaleźli swojego synka. Zabawa z Busterem i Scout bardzo się reniferkowi podobała, ale przyszedł już czas pożegnania. Do widzenia, reniferku. Wkrótce znów się zobaczymy. To autobus Buster. Smatry, on uwidział miłego paschalnego królika. Ого, Бастер превратился в автобус-кролик и сейчас танцует нам танец кролика. Прыг-прыг-прыг. Затем помаши хвостиком. Здорово. Потом прыгни высоко вверх. Прямо как кролик. А теперь пошевели носиком. Отлично, получается. Как весело. Хвостиком маши. Прыг-прыг-прыг. Молодец. Хвостиком маши, прыг-прыг-прыг. Покружись и пошевели носиком. Да! Привет, это машина Скаут. Мне кажется, она хочет тоже выучить танец кролика. Готовы? Прыг-прыг-прыг. Затем помаши хвостиком. Да! Потом прыгни выше всех. Очень высоко. А теперь пошевели носиком. Вот и все. У Скаут получилось. Теперь смотри. Помаши хвостиком влево. Помаши хвостиком вправо. Маши хвостиком сколько хочется. Как весело. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Правильно. Хвостиком маши, прыг, прыг, прыг. Это всего-навсего был сон Бастера. Но ничего, мы ведь выучили такой задорный новый танец. Cześć, Basterze! Dzisiejszy dzień zapowiada się świetnie! O nie, to autobus Bandit! Uważaj, Basterze, zderzycie się! Chwileczkę, co się dzieje? O, Rety, unosisz się w powietrzu! To niesamowite, Basterze! Ciekawe, czy umiesz latać! O, rany, zmieniłeś się w superbohatera! Jesteś taki szybki! To Super Buster! Juhu! Co Buster zobaczył? To radiowóz Otis. Ciekawe, czego Otis szuka w tunelu? Chwileczkę. To autobus Bandit. Co on znowu knuje? Chyba coś się święci. O nie! Bandit zepchnął głaz i uwięził Otisa wewnątrz tunelu. Basterze, musisz go uratować. Nie możesz pozwolić, żeby Banditowi to uszło na sucho. Ten głaz musi być bardzo ciężki. Nie martw się, Basterze. Jesteś superbohaterem. O, Rety, Basterze, twoje oczy. Wow! Masz laserowy wzrok. Dobra robota, Basterze. Uwolniłeś Otisa. Pora złapać tego psotnika Bandita. Tam jest Bandit i chyba znowu coś knuje. Scout, uważaj! Biedna Scout.
Zobacz, kto tu jest. Jesteś w tarapatach. To Super Buster. Powstrzymaj go, Busterze. Super Buster okazał się silniejszy od bandita. To powinno dać mu nauczkę. Teraz Buster musi tylko pomóc Scout wydostać się ze stawu. Spójrzcie na bandita. Teraz to on utknął. Och, Busterze, znów się rozmarzyłeś. Nauczycielowi niezbyt się to podoba. Buster i Ash spędzają dzień na plaży. Autobus Mama i Mama Straż Pożarna przygotowują grilla. Z kolei Buster i Ash budują wspaniały zamek z piasku. Rety! Fale są coraz bliżej. Trzeba coś zrobić, żeby nie zniszczyły zamku. Ash rusza na ratunek. Stara się ochronić zamek, budując mur z piasku. To świetny pomysł, Ash. O, zobaczcie! To Iggy, furgonetka z lodami. Hurra! O nie! Mur Asha nie powstrzymał fal. Zamek uległ zniszczeniu. Buster zrobił się bardzo smutny. Ale Ash ma plan na uratowanie sytuacji. Buster jest tak zniechęcony, że nie ma ochoty pomagać. Może lód poprawiłby mu humor? Ciekawe, jakie smaki wybierze. Rany, ten lód jest ogromny! Ojej, ostrożnie! Aż ciągle naprawia zamek. Buster mógłby wziąć loda również dla Asha, ale jest na niego zły za to, że nie uchronił zamku przed falami. Więc bierze loda tylko dla siebie. O rany, Ash odbudował śliczny zamek. Buster ma wyrzuty sumienia, że nie ma loda dla Asha. Dlatego oddaje mu swojego. Ostrożnie, bo ci wypadnie. Iggy daje przyjaciołom jeszcze jeden wafelek. Teraz mogą się podzielić. Mniam, mniam! Pycha! Cześć, Busterze! Dziś na pustyni jest bardzo gorąco. Spójrz przed siebie! Z wierzchołka tej olbrzymiej góry wydobywa się dym. Jakie to dziwne! Co to było? To samochód sportowy Rita! Pędzi w stronę tej dymiącej góry. Myślę, że Rita chce się ścigać. Buster i Rita ścigają się po pustyni. Rita jedzie szybciej. Staraj się, Busterze, na pewno dasz radę. Zobaczcie, Buster wyskoczył z pochylni i prawie dogonił Ritę. Uff, to był wspaniały wyścig na sam szczyt. Spójrzcie, co to takiego? Gorąca, płynna lawa? Myślę, że cała ta góra to wulkan. Może wybuchnąć w każdej chwili. Ojej, Busterze, uważaj na ten głaz. O nie, głaz wpadł do lawy. Uff, nic się nie stało. O nie! Wulkan chyba zaraz wybuchnie! Szybko! Uciekajcie stąd! O rany! Wulkan wyrzuca ogniste kule! Uważajcie! Na pewno są gorące! Chwileczkę! Buster się zatrzymał! O nie! Rita utknęła w piasku! Buster jest odważny i pomaga swojej nowej przyjaciółce! Świetna robota, Busterze! Teraz musicie szybko stąd odjechać! Szybciej! Szybciej! Uff, mało brakowało. To wóz strażacki Ashley. Nie wygląda na zadowoloną. Będzie musiała ugasić cały ten pożar. Buster i Rita wolą wszystko przemilczeć. Z pewnością nie chcieli spowodować wybuchu wulkanu. Mało brakowało. Ale dzięki tej przygodzie Buster zyskał nową przyjaciółkę. Do widzenia, Busterze! Cześć, Rito!